Już. Zaczynamy. Jestem najstarszym tutaj Polakiem w Wenezueli. Mam prawie 90 lat. Biorę czynny udział w życiu społeczeństwa i o ile moje zdrowie i siły pomagają, o tyle staram się spełnić moje obowiązki jako Polak. W związku też z tym boli mnie i złości postępowanie ambasady, jeżeli chodzi o obchody dnia, najważniejszego dnia w historii Polski, jakim jest Dzień Niepodległości, które ambasada absolutnie zignorowała i nie zrobiła, choć miała pieniądze na kilka imprez absolutnie bez żadnego koloru, bez żadnego smaku, bez żadnego znaczenia, to jednak na 11 listopada ambasada była zupełnie fuera de combate, mówiąc po hiszpańsku, czyli w ogóle nie zajęła się tym i najwyraźniej mało ją to obchodziło, zasłaniając się, że to są instrukcje z centrali. W związku też z tym społeczeństwo nasze chce jak najbardziej jak najenergiczniej zaprotestować przeciwko takiemu postępowaniu ambasady, bo ostatecznie ambasada jest... O jakiej ambasadzie pan mówi? Proszę? O jakiej ambasadzie pan mówi? O polskiej ambasadzie. Gdzie? W Caracasie. Ostatecznie ambasada polska w Caracasie jest na usługi społeczeństwa polskiego tutaj, a nie jakieś niewytłumaczone posunięcia, nazwijmy to dyplomatyczne, które absolutnie nam nie odpowiadają i które odrzucamy z gruntu jako fałszywe i niepatriotyczne. Ambasador Jacek. Ambasador. Prosimy ambasadora. Proszę.